Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Pokémon Mega Adventure. Dzisiaj od razu odwiedzamy gym. On mówi mi, że nie będzie łatwym przeciwnikiem. Zobaczymy. I to pewnie jest jakiś ten bohater z innych części Pokémonów, bardziej z tych oficjalnych, bo tutaj dużo nawiązań jest, jak w poprzednich odcinkach mówiłem. Więc dobra, przejdźmy do bitwy lepiej. No, nieefektywny atak to był. Chociaż Deerling miał Oran Berry. I ten, który daje mu 10 HP. No i dość spore expa dla mnie. Teraz Nuzleaf. Czy mi się opłaca zmieniać? Raczej niezbyt, ale damy jeszcze. Kurde, już nie pamiętam, jak tak dawno już tego nie nagrywałem, że. A no właśnie, w poprzednim odcinku nie udało wam się dobić dwóch łapek w górę. Więc dzisiaj będzie mniejszy próg, tylko jedna łapka i odcinek będzie od razu. Bez niepotrzebnych przerw. Grasnot. Tylko jeden atak zna jego team. Znaczy dziwne, bohater gier Pokémon jest gym leaderem? Trochę bez sensu. Ale sporo expa dostaje. Roselia. Nie zmieniam. Dam mu szansę, może. Chociaż mam bardzo efektywne na jego Pokémony. O! Jest spory damage. No raczej, jak teraz nie outspeeduje, no to już jest koniec. Sorry za tę czcionkę taką nieregularną, ale jeszcze nie wygrałem tych fontów specjalnych. Whirlwind. To jest taki atak, że zmieni przeciwnika. Nie wiem, czy tego będę używać. No, nie, raczej nie. Może pozostać to, co jest. No i pięknie. Yapiu, Shur, Armstrong. No i wygrałem. No i właśnie on mówi, że on kiedyś nie był trenerem. W sensie był trenerem, ale już nie jest. Prawie zapomniałem. Chodź tutaj, Arket. Pewnie mi teraz TM-kę da i odznakę z Gyma. No i też jego atak, który użył dwa razy w tej bitwie. No, dobra. No i myślę, że teraz będę szedł dalej przez routy. Dość wysokie poziomy Pokémonów miał. Cześć, Arket. Co ja robię? Się jak leci bardziej. Wygrałeś ten gym i zdobyłem tę odznakę. Okej. O, Serena chce dać tobie coś. No i tam muszę iść, gdzie tam, tu gdzie jest napisane. Okej, nie było bitwy, bo zwykle jak się już trenerzy Pokémonów spotykają, zwykle już jest bitwa, ale nie tym razem. Oczywiście uleczę teraz swoje Pokémony i pójdę dalej. Chyba też Rock Smasha dostałem. Dość sporo teraz kupię. No i na razie tyle. Więc teraz powinienem znaleźć Routa. Tu wcześniej nie mogłem przejść. A teraz mogę. No i tutaj jest Voltorb.
Z nim nie powinno być problemu. Chociaż ten Sonic Boom, no, jest taki atak, że zawsze 20 HP zabiera. A dobra, niech będzie, złapie to coś. Nie podoba mi się ten Pokémon kompletnie, ale niech do Pokédexu będzie. Rocker Johnny chce zawalczyć. No i ma bardzo niski poziom. Więc nie wiem, czy sam Dragon Age nie wystarczy. No pewnie. Magnemite ma niski HP akurat. Więc powinno się dość łatwo walczyć. Myślę, że tak dobije 24 poziom Charimanowi i będę innych Pokémonów teraz używać. Kibern. GG. Oj, tutaj jest Joltik. Nie mogę. Chyba nie mogę z nim zawalczyć. A nie. To była randomowa bitwa po prostu. No to myślę, że teraz podekspię sobie Simina, niech będzie. Czyli oczywiście mój Azumarill. I kolejna bitwa z Hikerem. No, za wysokich poziomów to oni nie mają. Rollouta sobie użyję. O nie, po Takuracy atak. Mam nadzieję, że Simin i tak trafi. Kolejny raz. Rollout jest dość OP atakiem, jeśli wiele razy się uda. Aron oczywiście ma Sterdy, to jest taka abilitka, że nigdy nie może na hita zginąć. Zawsze na jednym HP zostaje. Mój Azumarill ma bardzo wysokie życie, więc raczej nie będzie łatwo go pokonać mojemu rywalowi. Bronzo. On chyba coś tam miał z typem metalowym. No, ale użyję Nyxia, niech będzie. Mam masakryczną przewagę poziomów. Chyba trochę przeekspiłem, ale... Ale na gym to w sam raz było. To nie wiem, czemu przeciwnicy są tacy słabi. Ferocid. Nie zmieniam. Aha, no tak, on miał... O, ale i tak się opłaciło, bo paraliżu dostał. Chociaż ma Iron Barby. Okej. I to już pewnie go dobije. Bardzo łatwo było. Dobra, lecę dalej. I kolejnym Pokemonem, jakiego spotkałem, jest Magnemite. Nie, nie chcę go łatwo. Nie ła... Innym razem go złapię pomiędzy odcinkami, to. To raczej rzadki Pokémon nie jest. Kolejny Magnemite. Aha, on mi mówi, że nie będzie mi dawać fory, bo jestem młody, ale... No i tak pewnie przegra. O nie, typ elektryczny. Dość pechowo. Tylko sobie sprawdzę, czy, co miało większego damage'a. Czy Bubble Beam, bo mi się zawsze myli, to... Bubble Beam minimalnie.
No dobra, zaryzykuję, chociaż powinienem zmienić, bo... A nie, nie trzeba było. Ciekawe, bo ten Pokémon raczej nie słynie z ataków wysokich. On teraz prowadzi tego elektrycznego Luxio i używa, znaczy nie używa. Posiada Intimidate'a. Może Scratch wejdzie. Pięknie. I Poison Tail. Na hita, pięknie. Nie zmieniam. Myślę, że Bilbit sobie da radę. Może Bug Bite teraz? No, tyle wystarczyło. Tu nie mogę przejść. Mam nadzieję, że uda się wyjść z tej bitwy bez walki z tym, bo to jest przesada trochę. Zaraz włączę raczej Ripela, bo tutaj nic ciekawego w tym cave'ie nie ma. Ripple już włączony. Znowu typ elektryczny, niestety. No, ja znowu zaryzykuję i Bubble Beam żyje. On używa Bajda. O, no. Niebezpiecznie. To najlepiej przeciwko Pachirisu bym wprowadził. Niech będzie Nincio. Lira teraz użyje. Aż tyle damage, no kamar, że to był tylko Bubble Beam. Nielogiczne czasami te ataki są. Więc teraz myślę, że tym razem ten typ wodny da radę. On jest szybszy, ale to prawie nie zabrało żadnego damage'a. No, problemy trochę miałem. Klasu. Myślę, że Bilpida znowu wprowadzę. I na hita spadł. Nie zmieniam Pokémona oczywiście. Mainan ma podobne statystyki, więc też ginie na hita. Znaczy ginie, jest niezdolny do walki teraz. Sprawdzę, czy ja nie miałem czasem jakiegoś revive'a, może? Miałem akurat. Ale mam ich mało, więc i tak nie używam. Z nim nie mogę zawalczyć. Szkoda, że nie dostałem tego Rock Smasha, no. Może jeszcze muszę się wrócić po kogoś. O, tutaj coś było jeszcze.
Beauty Sam. I znowu typ elektryczny, no powinien jednak zmienić na tę bitwę Pokemona. A jednak nie. Simi sobie daje radę nawet jak nie ma przewagi typów Aqua tej, no raczej nie będę. Przez 90 damage'a. On jest pod specjalnym atak, ale... Rollout? Ale... I tak tego Tailwhipa nie używam, więc... Czemu się go nie oduczyć? Znowu typy elektryczne. To myślę, że jeszcze... Niech Charmander 25, jednak nie tylko 24 level bije. Dragon Rage. O, Quick Attack miał. I tak za wiele to nie zrobiło. Nie zmieniam Pokemona. Okej. Okay. Tu był Paralysh Heal. I teraz będzie bitwa z Tynamo. Można go złapać w sumie, czemu nie? Tylko teraz... muszę jakiś słaby atak na niego. No, zaryzykuję i typem latającym zaatakuję. Bo ja teraz chyba nie mam zbytnio żadnych statusowych ataków. Co ja mam w sumie? No, nie ma tutaj żadnych statusów raczej. Spark może sparaliżować, ale... Ten Pokémon ma teraz feinta. O nie! No trudno. Raczej tak bym go nie używał, ale... No szkoda tego Pokemona trochę. I daj mi Rock Smasha teraz. Dziękuję ci bardzo. Jestem Market, jestem trenerem z 3 odznakami. I zamierzam zawalczyć w lidze Pokémon, czyli taki ostatni ważny event w bitwach. Tam 4 elitarnych się walczy i 1 champion. Ale nadal nie mam tego Rock Smasha chyba. Dobra, na razie stąd wyjdę. Okej, po chwili ogarnąłem jak się Rock Smasha tutaj nauczyć. No i mój HM Slave Dweeble się na to przyda. Jeszcze było jedno przejście, które ominęłem wcześniej. I tutaj jest jakieś przejście. Magnemite mnie atakuje. No co jest, nie mogę uciec, jeszcze parę iż. Mam full heal, gościu. Sonic był oczywiście, no i paraliż znowu. Oh, come on! Trzeba go zniszczyć. Chamskich kantońców się niszczy w tej grze. Dlatego teraz użyję nieefektywnego Pokemona.
O nie, jeszcze typy mroczne są nieefektywne w tej grze. No to nie mam wyboru zbytnio. Przy Charimana wypuścić, oby teraz nie walnął jakimś atakiem. Thunderwave, no dobrze. Czemu ja nie mogę uciec? No właśnie. Świetnie. Tak dla swojego bezpieczeństwa jeszcze sobie Charimana wyleczyłem. Tutaj jest. O, Thunderwave. Przyda się później, przyda. I tu już jest miasto. Wow. Brendan tam przebiegł. W tym mieście nawet nie ma Poké Center. No ale zobacz. O, Daker tu jest. Później może zrobię. Tu można jajka Pokémonów robić. No ale innym razem. Na razie nie mam jakoś na to ochoty zbytnio. Tutaj nie powinienem wejść do mnie znanego. Ale jeszcze się wrócę na koniec cave'a. Bo tam jeszcze jedną rzecz ominąłem. A chwila, tego nie można było ominąć? Nie. O, Merip. Już go łapałem. No, jak widać, Reaper już się skończył. Jest Pachirisu. O! Mało damage'a mu zadaje trochę, więc spróbuję go złapać. Dobra, rzucam Pokéball, a dokładniej Great Ball. Nie daje nickname'a, nie mam pomysłu jakoś. Wracam się do tego cave'a. I tutaj też był item. Mało przydatny, bo jakiś paraliż heal, a ja już mogę full healów używać, ale są znacznie lepsze od paraliż heala, który jak w nazwie leczy no tylko paraliż, a reszta statusów już nie. Co tam było na górze? O! Chyba znalazłem tamto przejście wcześniejsze. Magnes. To jakiś item dla Pokémona chyba. Ripple niestety się skończył kolejny, a tutaj jest jeszcze jedno przejście. Chyba tutaj nie byłem.
Cover fosil. Z tych fosilów można Pokémon też wytwarzać. Takie stare z kamieniny. Okej. No i teraz to przejście spróbuję przejść, ale najpierw pójdę do Pokécentrum, bo teraz mam okazję. Zobaczę jeszcze w tym odcinku to przejście i tamto w stronę nowego miasta zapewne. Pozwala mi przejść. Policjant. O, to co jest? O, to jest Megastone do Gengara. Można mega ewoluować Pokémon tutaj. No i na razie tyle. I dotarłem do tego miasta, o którym mówiono wcześniej. To jest jakiś dzieciak. I tutaj bym mógł zamienić Pokemona. No właśnie, Tynamo, którego niestety nie udało mi się złapać. Mam nadzieję, że gdzieś dostępny jest jeszcze w grze, ale jak nie będzie, no to trudno. Tam jeszcze Brandon na przejściu czeka, więc pewnie coś jeszcze tam ominąłem z wcześniejszych tras. Jakiś power plant. Zobaczę, kto jeszcze w tym budynku jest. Namerator. No, może kiedyś się przyda, kto wie. Tutaj też jest policjant. Poszukam jeszcze, czy tutaj czegoś może nie być. Czy można coś czasem ukraść? Nie, raczej nie. Więc przejdę do tego cave'a i będę po prostu iść teraz dalej. Coś czuję, że kolejna bitwa trenerska na mnie czeka. Tam Brendana widziałem wcześniej. Bardzo prawdopodobne, że tak będzie. Ale jestem gotowy na to, więc. Dobra, czekam, aż się pierwszy pokonał z respi, ucieknę z tej bitwy i wtedy użyję Ripela. Taki jest plan. I oby tak było. No, i używam Ripela. Już niewiele mam tych Ripelów w sumie, ale na parę kroków jeszcze starczy. A właściwie paręnaście. Wychodzę już z tej jaskini. Nitsugi Town. Tutaj nie mogłem wejść, więc raczej nie będę też teraz wchodzić.
Aha. W jakichś bitwach on mówi. O, trochę ma. No, to już nie jest tak łatwy przeciwnik. No, ale raczej. Chociaż mogą być problemy. Bo to dość sporo HP zabrało. Wow. Na końcówce życia, dosłownie. Chwila, a quick attacka nie mam na nim. Niestety nie. By się przydał teraz. No to myślę, że teraz użyję. Szkoda, że nie mam lemoniady, bo to więcej regeneruje HP niż zwykła superpotka. I jestem szybszy od trocha, więc użyję Embera. I okej. Przeciwnik dość trudny raczej był. Soak teraz, o nie. Chociaż. Moja Staravia raczej. Powinien pokonać go. Dobra, Wing Attack. No tak. Trochę zabrało. No, nie jeszcze zadaje, więc. Jeszcze mam Quick Attacka w razie czego. Praktycznie jeden HP mu. O nie, Counter. Aż nienawidzę tego ataku. No dobra, Bill Pitt. Powinien sobie dać radę. O, jest szybszy. Koło jest aerodynamiczne. No i trochę tam. Okej. Zbieram ich kontakty, bo później będę mógł jeszcze więcej expa z nich wziąć. I na tę bitwę jeszcze uleczę swoje Pokémony, te, które jeszcze mogą walczyć. Ale teraz jako pierwszego puszczę Simina. Okej, walczymy dalej. Wow, dużo Pokémonów ma. Więc użyłem Rollouta. Santa tak, no niestety. To był dobry wybór z jego. Chociaż będę próbować dalej, bo ten bite raczej za wiele mi nie zrobi. Hołda teraz używa. Okej. Nie zmieniam, Rattata ma słabą defensę. O, Sucker Puncha miał. Ale typ fairy rezystuje. No nie, znowu nie trafia, serio. Czy nawet mi nie obniżył accuracy. Dobra, Bubble Beam. Hyper Funk? Nie trafia. W dwie tury powinien go pokonać. O te bajty, no. Niewiele na mnie robią. O, Finish! O kurde. I Sucker Punch, no nie. Goście jakąś taktykę chyba ma. Nie zmieniam cały czas, bo te Pokémony nie są zbyt silne. Fury Swipes. Znaczy Fury Swipes. No. Denerwujący atak bardzo. Jeszcze Quick Attack, no. Gościu wie, że pewnie przegra, ale musi spamować tymi Quick Attackami, no. Ej, pum. No to dam teraz szansę. Linksiowi, bo nisko, znaczy mało expa posiada. No to dobra, Sparka używam. No stop z tym Fury Swipesem, no. Spark. No nie, ten Apum
O dziwo dużo damage'a mi zadaje. Dobra, użyłam super potki. Jeszcze mam startera na pełnym życiu, jakby coś nie pykło. Więc mam pewną obstawę. Więc on jeszcze ma zigzaguna. Wyższy poziom ma niestety. Headbutta zna. O cholera. O, paraliż. Kurde, i tak headbutt wszedł. No, już myślałem, że przynajmniej na innym HP się utrzyma, ale nie tym razem. Dwibul. Widziałem, że zigzagun się tak szybko headbata uczy. Okej. No i myślę, że to na tyle w tym odcinku. Nie ma co przedłużać zbytnio. Inne ważniejsze bitwy już później, jak podekspię swój team bardziej. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i cześć!